Jest ogień. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, dziś Dzień Jedzenia, który jest także taką swoistą inauguracją sezonu na chyba najbardziej męską czynność, czyli władanie żywiołem ognia. I tak oto co, nad pierwszym posiłkiem jakoś specjalnie nie będę się rozwodził tutaj, bo było to mięso z podudzi kurczaka plus taka tłusta kiełbasa. Uczulam w tym roku po raz kolejny, że zamiast narzekać, jakie to mięso jest niezdrowe, ile tam azotynu, sodu, innych tam nie wiadomo czego jest w tych kiełbasach, dobrze poszukać na półkach i kupić takie, które jest może z 15% droższe, a nie ma w środku tego syfu. Tyle. Czyż jest coś piękniejszego niż zjedzenie na łonie natury? Mięsa, które się dopiero co samemu przyrządziło. Już pierwsze drapieżniki się pojawiają. Ale czujny, piękny. Patrzcie, jaki uważny. Za chwilę kogoś zabije i zje. Przechodzimy dalej do kolejnego, drugi posiłek to już jest zarazem ostatni. A taka burżuazja, na którą bardzo, ale to bardzo rzadko sobie pozwalam, bo nawet nie mam ochoty, nie lubię za bardzo. Ten przepis jest na kanale, tak w ogóle na te krewetki, ogromna ilość tłuszczu w postaci sosu maślanego oraz chili, w którym sobie pływały. Przechodząc dalej, widzimy keto bułki ze sporą ilością masła, to taka moja nowa faza, w sumie zamiast smalcu zastąpiłem sobie masłem. Zawsze słucham organizmu i daję mu to po prostu na co ma ochotę. Oprócz oczywiście takich niezdrowych rzeczy jak cukier, na który w ogóle już nie mam teraz ochoty po 4 latach keto, no staram się słuchać organizmu. Skoro ma smaka na masło, to znaczy, że coś mu brakuje z masła. Co tu dalej? Jakiś stary brokuł zgnity, zlitowałem się nad nim, bo już gnił. Tu trochę tłuszczu omega-3 i witaminy E w postaci olejów. Nasiona konopi nieuskane. To już dużo o tym mówiłem, więc przechodzimy dalej. Garść orzechów, tradycyjnie z czekoladą, tym razem setką. Coś takiego jeszcze zjadłem, bo miałem straszną ochotę i były tam konserwanty. Jeszcze dodam tak na szybko, moi drodzy, bo często pytacie się, co czytam aktualnie, a wiecie, że bardzo dużo czytam, przede wszystkim instagramowicze o tym wiedzą i tak się zastanawiam, czy nie zrobić po prostu takiego szybkiego przybliżenia, na przykład w dniu jedzenia zawsze, co aktualnie idzie. Jeśli wam się coś takiego podoba i chcecie wiedzieć też na YouTubie, co czytam aktualnie, to co, to skomentujcie albo dajcie plusa po prostu. Będę wiedział, że chcecie coś takiego, a nie będę wam przedłużał, tak jak teraz. I co, bardzo polecam Sapiens przede wszystkim, od zwierząt do bogów. To jest książka, to jest taka krótka historia tego, co myśmy po prostu osiągnęli jako gatunek ludzki. Skąd żeśmy się wzięli, co robiliśmy przez te czasy i dlaczego na przykład zużywamy 25% energii na sam mózg, a szympans tylko 8%. Bardzo fajna rzecz. Jak widzicie, to mało przeczytałem, ale już po tym mogę stwierdzić, że jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim porywa trochę jak powieść. A Biblia Biznesu 2, no to Nowy Testament. Poleciła mi pani programistka, która pomaga mi przy stronie internetowej. Jeśli chcecie dowiedzieć się na przykład, jak założyć sklep internetowy i dobrze go prowadzić, to wydaje mi się, że jest to dobre źródło informacji, bo jest przejrzyście napisane językiem takim naprawdę niefachowym, tylko takim dla mnie po prostu, albo dla ciebie, nie? Dla zwykłego człowieka. Także tyle i teraz szybko zakupy. Uwaga, uwaga, moi drodzy, jednak były zakupy. Pomyliłem się. Kuloodporna MCT plus kokosowy. Na pierwszy rzut te najbardziej newralgiczne, czyli jajca od chłopa i mięso od drugiego chłopa, który prowadzi w sumie praktycznie obok działalność. Świnia normalnie wędzona. Pamiętajcie, że to są czasy kwarantanny i tego towaru było troszeczkę mniej. Kapusta kiszona, troszeczkę już jej co prawda zjadłem, jak widzicie już połowy nie ma, ale warto jednak pokazać coś takiego, że na jakiejkolwiek diecie fajnie po prostu zjeść czasem jakiś produkt fermentowany, kiszony, bo to leży po prostu w naturze naszego gatunku, zawsze jedliśmy takie rzeczy. No i przede wszystkim jest to pożywka dla naszych bakterii jelitowych. Czy ogórki kiszone, czy właśnie kapusta kiszona, czy nawet jakiś camembert, jakiś dojrzewający ser, no takie rzeczy właśnie. Także polecam, nie tylko w keto, ale wszędzie. Teraz będzie dobre. Teraz coś śmiesznego, czego nie kupuję nigdy tak naprawdę, ale jak wiecie, o, konserwy piękne. Szkoda, że te wykupili, bo te są bez konserwantów w środku, ale no była promocja, bo jak wiecie, wszystkie konserwy przez pewien czas zniknęły ze sklepów, więc teraz jest nadwyżka i można kupić dużo taniej. No więc co no to? Przecież też zje czasem. Au! Stój, gnoju! Mascarpone, który jakoś specjalnie nie ubył ze sklepów, przynajmniej tam, gdzie ja kupuję, a czasami, jak wiecie, z ostatniego przepisu na przykład, bardzo przydał mi się do lodów ketogenicznych, odsyłam do przepisu, jeśli ktoś jeszcze nie robił. Zajrzyjcie sobie, bo to jest chore po prostu, jakie to jest dobre. Bo ja zawsze, jak wiecie, miałem problem z tym oto makaronem, shirataki, koniak, inaczej znany, bo po prostu tak mi śmierdział, że aż mi się rzygać chciało, jak po prostu myłem go nawet. Producent zawsze pisze, żeby go przepłukać. No i co z tego? Co z tego, jak płukałem i dalej mi się rzygać chciało? A się okazało, moi drodzy, że ten najbardziej popularny, ten tam 9 kalorii czy coś tam, to on tak śmierdzi, ten tak nie śmierdzi. Na przykład zwykły taki ham ze sklepu po prostu.
Raz wystarczy przepukać i nie śmierdzi. I co? I zacząłem jeść po prostu ten makaron, bo no co no, to co prawda to takie jest trochę no, taka pierdoła, no nic tu nie ma w środku, ale za to jest fajny błonnik i czasem warto sobie zrobić na przykład taki mega tłusty makaron. Więc nie jeden, a trzy. Olej kokosowy, który dosłownie wszędzie dodaję, nawet w szpinak na nim robię czasem, ale przede wszystkim oczywiście tutaj. On wlatuje do tej kawy kuloodpornej, świetna przedtreningówka, nie ma nic lepszego tak naprawdę, jeśli chodzi o energię, taką szybką, taki zastrzyk po prostu właśnie mocy na trening. No teraz to nie trenuję, co prawda, ale co, trudno, są inne rzeczy. Sok pomidorowy. Dużo ludzi zawsze pyta, przede wszystkim tych nowych was dużo pyta, jak wchodzicie na kanał, czy można warzywa tak jak pomidor. No jasne, że można, no przecież Boże. Warzyw dużo w keto tak naprawdę jemy, bo uzupełniamy w ten sposób sobie elektrolity. Przede wszystkim potas, magnez. Pomidory są mega źródłem potasu. Bardzo łatwo uzupełnić w ten sposób. No co tu jest? 4 gramy węgli jest w 100 gramach? No nie ośmieszajmy się. Na koniec jeszcze warto wspomnieć o tym serku mascarpone, który po prostu niektórzy jedzą jako taki... Jako przekąska po prostu nabierają łychą, jedzą mało węgli, mało białka, a naprawdę dużo tłuszczu. Więc no co? Nic tylko żreć. Jest. I kawka. Zapraszam na krótką relację z życia w kwarantannie, która wcale nie musi oznaczać pisania na Facebooku, jak to źle jest bez siłowni, jak tam nudno w domu i w ogóle jak jest beznadziejnie. Bo jest zarąbiście i tak. Ciemno jak w dupie. Jak ciemno? O, teraz już dobrze. Chodź Piotrek, trzeba ludziom pokazać, jak się kwarantannę spędza. O tak się spędza kwarantanna. O tak się spędza kwarantanna. Pokaż tu. I co? Rozkładamy. To co? To w którą wersję zagramy? Wilkołaka, Królową Lodu, Krainę Ogier. Królowa Lodu tak brzmi fajnie dosyć. To zależy, czy to jest postać pozytywna, czy negatywna. Negatywna jest. To nie. Kobiety tego nie doceniają niestety. Ale to wiedzcie, że któraś kiedyś doceni. I patrz, tu jest żniwiarz. Pięknie, tu jest pięknie. Czarny rycerz. Pokaż to wszystko, pozbliżaj. Wszystko widać. Deskrypcję przeczytaj. Tu trzeba mieć talizman w ogóle, żeby móc wejść. A tutaj jest korona i gramy w taki inny wariant trochę, bo normalnie to jest tak, że na końcu każdy gracz zabija wszystkich i dla mnie to jest w porządku, bo ja lubię rywalizację. Ale Piotr, że... Piotr, że już starszy, to gramy w taki wariant bardziej, że wystarczy tu dojść i wtedy wszyscy wygrywają. Właśnie! Pokażemy im wilkołaka! O, pokaż wilkołaka! To takie figurki do tej gry i je się normalnie maluje. Ale no teraz nie ma czasu za bardzo. I Minotaur jest. W ogóle są zarąbiste same rzeczy. Taka męska gra typowa właśnie. Po prostu chodzą po tej planszy, rozwalają. Co tak się trzymają za ręce? Po prostu. Za ręce je trzymali do cholery. Przejdźmy w takim razie do wyboru postaci. Dla mnie liczy się tylko jedno. I wygląd zewnętrzny, wygląd tak? Wygląd zewnętrzny. Gdzie tu będzie coś ciekawego? Kurde, gdzie mi zginęła? Przecież zawsze ją tu odkładałem i zawsze wracała do mnie. Franca, patrz. Zdradziła mnie znowu. No nie ma. Coś, no coś zrobił. Ale jak to się stało? Jest! No jest wróżka. Dobra. Taka dobra babina z twarzy wygląda tak na taką dobrą, spokojną. Ale uśmieszek taki jest z jednego kącika, że coś tam się można więcej spodziewać. Moc 4, siła 2. Przedmiotów nie ma nic, przyjaciół też nie ma nic. Po co mi przyjaciele, żeby miała? Ja tym razem łotrzycą zagram. Kurde. Wróżka zaczyna z kaplicy w takim razie. No i jedziemy. Zwiastun świtu, moi drodzy. Już spieprzone jedno pole. Jakoś tak cicho. Tam, na pole. Pola. I co? Dwór jest czy pola? Okay, zaraz powiedz, pokażemy. Pokaż, pokaż. I co tu jest? Co jest? Pola czy jest dwór? Na dworze idziemy czy na pole? Kto miał rację? No właśnie. No i kto miał rację? No właśnie. Podkarpacie czy reszta świata? No właśnie. Gdzie poszedłem? Na pole. Poszłem. Na pole poszłem. Wróżka napotkała pełzającą rękę. Siła 1. Trzeba będzie walczyć. Taka zboczona ta ręka. Walczymy w takim razie. Mocno, a ręka pieprzona. Szóstkę naprawdę rzuciła? No, naprawdę rzuciła szóstkę. To piątkę na remis, chłopie. No to rzucaj, dajesz, dasz radę. No nie, to się nie poturlało. O, jest. Dwie karty, jesteś pewien? Jestem pewien, spróbujemy. Istota z bagien oraz pierdzielony gnój. Nie, czarny kot. Czarny kot. Musisz zabrać czarnego kota jako swojego przyjaciela. Odrzuć wszystkie swoje punkty losu. Czyli tracisz cały... To jest chamski ten kot. Myślałem, że fajny jest. To jest gówniana postać. Nerwowe drapanie nogi. Przecież tego sukinsyna, co tu stoi. No i co? Pokaż co przychodzi do mnie bić. O, takie coś przychodzi. Ognisty olbrzym siła 8, tu książę wampirów siła 9. Jak to mam z tym walczyć? Jeszcze dwa razy uchlał.
nie zawsze koniec gry musi być satysfakcjonujący, chociaż się wygrywa. Ja na przykład wygrałem teraz. To co się stało? Czego nie było satysfakcjonujące, co? Bo zamieniłem się w wilkołaka i zeżarłem wszystkich na mapie. A to już nie pierwszy raz się zdarzyło, coś mi się wydaje, prawda? Niestety to się nie pierwszy jakaś taka raz. Satysfakcja jest. Gra skończyła w twoim się... głosie. Gra się mniej więcej tak skończyła. Talisman polecam bardzo. Jak ktoś chce po prostu mieć spieprzony dzień, to gramy w Talizmana. Dziękuję. Tyle, Piotrek, wyłącz. Wyłączę to mnie szlak traki zaraz. Nie wiem, gdzie mam. Zmiany scenariusz. Więcej nie gram, to zawsze tak się kończy. Zawsze przegrywam. A to był Olbrzym z demencją, było napisane. Tak, Olbrzym sklerotyczny. Z krainy sklerozy, tak się nazywał. Się pomylił, Butz, dlatego. Nie z tej krainy przyszedł.